Szkoła podstawowa imienia Jana Brzechwy w Żarowie wybierała mistrzów pięknego czytania. Do konkursu czytelniczego, którego organizatorem byli nauczyciele szkolnej placówki Iwona Nieradka oraz Małgorzata Nowak, w piątek 20 kwietnia przystąpili uczniowie żarowskiej podstawówki. Już następnego dnia zaczęli przygotowania do wyjazdu. Każdy zrobił listę rzeczy do zabrania. W ten sposób weźmiemy wszystko, co nam będzie potrzebne i unikniemy nerwów przed wyjazdem, powiedział tata. O tytuł mistrza pięknego czytania rywalizowali uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. A gdyby nam się coś stało, pogłaskała tatę po ramieniu. Służbę medyczną będziemy mieli ze sobą. Uczestnicy konkursu przed jury zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności. Jak ci dzisiaj poszło na konkursie? Dobrze? Stresowałeś się? Dobrze, nie stresowałem się i... Lubię czytać książki? Tak, lubię czytać książki, bardzo lubię. Dobrze czytasz? Tak, bardzo dobrze. A w domu dużo czytasz też? Tak. Tak. Po jakimś czasie reszta rodziny wyszła z samochodu. Mama wyglądała na trochę obolałą. Franek poraczkował między szybki. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zwycięzcami czytelniczych zmagań. Jury brało pod uwagę tempo czytania, odpowiednią dykcję i ogólne wrażenie. Chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować za udział, za to przede wszystkim, że czytacie książki, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się człowiekowi może przydarzyć. Umieć czytać i czytać z radością, z miłością, z chęcią. Wręczymy Wam teraz nagrody i mam taką dla Was niespodziankę. Wszyscy jesteście nagrodzeni. Wszyscy zdobyliście pierwsze miejsca. Nagrodę za udział w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominki przygotowane przez Urząd Miejski w Żarowie. Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań, kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, promocja czytelnictwa w Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie, propagowanie literatury dziecięcej pisanej prozą i poezją, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, zachęcanie do czytania książek spoza spisu lektur, rozbudzenie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbierania dzieł literackich.